Cześć. Zanim nie przejdziemy do właściwego tematu, słowo wprowadzenia. Jeśli jest to pierwszy film z mojego kanału, który oglądasz, zachęcam do zapoznania się ze specjalnym odcinkiem Ważne informacje o kanale. Celem mojego kanału nie jest przedstawienie gotowego zestawu do montażu wzmacniacza mocy, a przekazanie wiedzy, jak taki wzmacniacz wykonać samodzielnie, wykorzystując charakterystyki kalkulator. Ten film jest kolejnym odcinkiem o przeprowadzeniu doświadczeń z metodą mocy w różnych układach z różnymi transformatorami głośnikowymi. Dzisiaj powtórzę ostatnie badania z wykorzystaniem samodzielnie nawiniętego transformatora, więc możesz poczuć lekką dezorientację, jeżeli nie znasz treści poprzednich odcinków. Żeby zrozumieć, o czym mówię, należy obejrzeć cały film. W tym odcinku pokazuję pomiary układu lampowego, więc jeśli nie interesuje Cię oglądanie przebiegów na ekranie oscyloskopu, zakończ oglądanie filmu w tym momencie, a zaoszczędzisz swój cenny czas. Zapraszam do zabawy w szkolną pracownię elektroniczną. Muszę przyznać, że transformator TG5x46 Zatry nie jest najlepiej wykonany. Postanowiłem w związku z tym zrobić dwa transformatory dla wzmacniacza stereofonicznego, korzystając z rdzenia TG5, a dokładnie z rdzenia TW0P22, bo mam dwa takie rozebrane transformatory. I jak widzicie, trochę tu kombinowałem, liczyłem, zastanawiałem się, tak samo tutaj kombinowałem, liczyłem, zastanawiałem się, co z tym zrobić, nawet liczyłem, jak to tam przerobić w układzie quada. I doszedłem do pewnych wniosków. Tutaj już widać troszeczkę, ale mniejsza o to. Chcemy mieć indukcyjność 10 henrów. Mamy mały rdzeń, więc tam 4 cm niecałe. W związku z czym będziemy mieli problem z tym, ale dla 80 Hz myślę, że uda nam się zmieścić. To jest ten oryginalny transformator. I oryginalny transformator, jak widzicie, ma na uzwojeniu pierwotnym 2200 zwojów i to postanowiłem zostawić. Uzwojenie wtórne ma 61 zwojów dla 8 ohmów. Wychodzi mi, że 80 zwojów powinno być dla uzwojenia 8-ohmowego. 4 ohmy, 8 ohmów, nie pamiętam, co powiedziałem. I teraz, żeby zachować przekładnie, postarałem się tak obliczyć liczbę zwojów, żeby mi to uzwojenie tam weszło. Mam odpowiednie druty, tu policzyłem ile warstw, 14 warstw na uzwojeniu pierwotnym będzie. Czyli zrobimy sobie 3 razy 700, wtedy mam 2100 zwojów, to uzwojenie wywalę. I brakujące uzwojenie stanowiące dziesiątą część tego uzwojenia, 220 zwojów nawinę w obwód katodowy zamiast tego. I tą proporcję tutaj raczej zachowam, jeżeli chodzi o uzwojenie głośnikowe. I teraz wygląda to tak. Mamy tutaj lampę. Oczywiście zwyczajnie wpiętą ją i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Najwyższy potencjał będzie na dnie, czyli ten pochodzący z zasilacza, 700 zwojów. DNE014, nie wiem, czy dokładnie mi wyjdzie 700 zwojów, muszę to jeszcze sobie tam zobaczyć doświadczalnie. Ale czy będzie 750 zwojów, czy 730 zwojów, zawsze możemy wyrównać to na tym uzwojeniu. I teraz tak, to uzwojenie nie jest połączone z tym uzwojeniem, tylko to uzwojenie jest połączone z tą sekcją. I następnie idziemy do tej sekcji. Chodzi o zmniejszenie indukcyjności rozproszenia względem tego uzwojenia, bo mam tylko dwie przekładki wtórnego. I dla 4 ohmów oczywiście. I żeby zmniejszyć tą indukcyjność rozproszenia, no musiałem w taki sposób zrobić. Zresztą najmniejszy potencjał zazwyczaj daje się na zewnątrz. W związku z tym zrobiłem uzwojenie katodowe na zewnątrz. Jak widzicie, mamy tak uzwojenie tu. Przechodzi nam tutaj, idzie na anodę. Wszystko oczywiście w jednym kierunku i w fazie musi być. Następnie płyniemy na uzwojenie katodowe i do masy. Uzwojenie wtórne mamy jedną sekcję, drugą sekcję łączoną szeregowo, wyjście dla 4 ohmów i dowijane 28 zwojów dla 8 ohmów. I jest problem, bo to uzwojenie jest węższe niż to. Więc żeby mi się to uzwojenie trzymało na środku, wezmę sznurek, nawinę z prawej i z lewej strony, następnie nasączę go żywicą poliuretanową i dopiero nawinę to uzwojenie, jak mi to wyschnie.
Chodzi o to, żeby uzwojenie było idealnie w środku, czyli tu też powinien rysować kulkę, ale by to zaciemniło trochę schemat. I to uzwojenie na samą górę. Jeżeli z przekładnią odsunę się w lewo lub w prawo troszeczkę, nie będzie to miało dla mnie zbytniego znaczenia, ponieważ dla mnie ważniejsza jest w tej chwili mała indukcyjność rozproszenia. Niestety tam na dole pasma nie jestem w stanie nic poradzić, mam mały rdzeń, ale zobaczymy, czy uda się zrobić coś z górą pasma i czy naprawdę ten transformator jest naprawdę fatalnym urządzeniem i czy na tym samym rdzeniu i karkasie uda się zrobić coś lepszego, korzystając z tego samego uzwojenia prawie. Bo pierwotne 2200 zwojów będzie miało. Dobra, ja teraz muszę to zrobić. Nie wiem, czy filmować wam, jak układam uzwojenie, to jest nudne strasznie. To jest wiertarką ręczną robię to i tam, wiecie, muszę zrobić 2200 obrotów, żeby nawinąć uzwojenie pierwotne. Więc pokażę wam może tam kilka fotek z kolejnych etapów i potem będziemy badać nowy wzmacniacz. Zobaczymy, czy mój wysiłek się opłacił. Bo jeżeli się nie opłacił i będziemy mieli takie same rezultaty jak z 6P, 14P i EL84, to zastanawiam się, czy w ogóle na tym transformatorze robić sobie wzmacniacz SE do porównania z push-pullem. No i wprowadziłem korektę, bo przecież 150 razy 4 jest 600, 150 razy 5 to jest 750, czyli nie weszłoby mi ładnie. A dlaczego 150? No bo szerokość drutu tutaj musi się zmieścić, czyli 2,4 mm 45 dzielę przez 0,16, bo taka jest grubość drutu w emali i wychodzi mi około 150 zwojów dla równego rachunku. No to mam 2200 zwojów, czy tam 2100 zwojów, dzielę to przez 150, to mam 14 warstw i mam 2100 zwojów. I teraz podzieliłem to na 3 sekcje i pierwsza z tych sekcji będzie miała 600 zwojów, druga 600 zwojów, a ta w środku będzie miała 900 zwojów. Możemy też zrobić trochę inaczej. Wszystko zależy już potem od inwencji, ale to mi nie przeszkadza tutaj, żeby ta warstwa, która idzie na katodę, miała 900 zwojów. Nie, w zupełności. Można też zrobić tą. To jakoś środkową, nie? 900 zwojów. Można też zmienić połączenie, ale tak naprawdę to mi już nie przeszkadza tutaj. To 900 zwojów będzie ładnie sprzężone z tymi tutaj z tymi dwiema warstwami uzwojenia zewnętrznego, a prąd przecież płynie taki sam we wszystkich trzech częściach tego uzwojenia i tu będzie trochę większy prąd, bo to jest prąd katodowy, czyli dojdzie na prąd siatki, dlatego grubszy drut jest. Więc dobrze, myślę, że takie coś możemy tutaj skombinować. Oczywiście, jeżeli nie będę chciał wykorzystywać uzwojenia katodowego, to po prostu to łączę w szeregu z uzwojeniem pierwotnym. I żeby tu był jak najniższy potencjał, to właśnie tu będzie strona anodowa. Czyli po prostu z tego końca wyjdę sobie tu na początek, z tego końca tu i na anodę. Wtedy będę mieć 2222 zwoje, czyli tyle, ile miał oryginalny TG5. Rdzeń TG5 jest z blachy zwijanej. Ludzie mówią amorficznej, ale tak naprawdę rdzeń amorficzny wygląda zupełnie inaczej. Tam jest blacha bardziej cienka i indukcyjność jest inna. Przenikalność początkowa tego rdzenia jest 3-4-krotnie większa niż zwykłej blachy stalowej. Ale już mniejsza o to. A tutaj chciałem wam pokazać jedną rzecz. Jak zrobić podobnie jak tutaj w tym pseudokładzie. Jak zrobić to w push-pullu. Tyle, że w push-pullu do pseudokłada potrzebujemy dodatkowe uzwojenie równe temu uzwojeniu. Czyli jak mamy wtórne uzwojenie, załóżmy tam 40 zwojów dla 16 ohmów, to tutaj także musimy nawinąć te 40 zwojów. I te katody, jak na przykład w Sansui AU70, te katody w
wpiąć tutaj, albo tę katodę wpiąć tutaj. Zaraz przerysuję tak, jak to było w Sansui AU70. Tutaj taki prosty rysunek, żeby tego nie zaciemniać. Od tego miejsca do tego miejsca mamy tą samą liczbę zwojów, jak od tego miejsca do tego miejsca. I te dwa uzwojenia nie rysowałem ultralineare, żeby nie zaciemniać rysunku. I teraz tak, jak to działa? Umownie licząc oczywiście kierunek prądu od tej zasilacza przez uzwojenie pierwotne, przez przestrzeń lampy, przez układ autopolaryzacji, jeżeli występuje, na uzwojenie wtórne i do masy. Druga lampa, uzwojenie pierwotne, przestrzeń lampy, układ autopolaryzacji przez uzwojenie wtórne i do masy. Oczywiście impedancja głośnika nie ma tutaj zbyt dużego znaczenia, bo jest większa, aniżeli impedancja tego uzwojenia. Gdy nie mamy autopolaryzacji, oczywiście siatki mamy przez rezystory podane jakieś tam napięcie z zasilacza. I tak to działa. To jest zasada działania tego tajemniczego transformatora w tym wzmacniaczu. Oczywiście można to też zrobić inaczej. Względem masy symetrycznie wpiąć głośniki. No jak to tam zrobić, to opowiem Wam innym razem. Na koniec chciałem Was zachęcić do skorzystania z materiałów udostępnionych na tej witrynie. Są to artykuły dotyczące rdzeniów magnetycznych wykorzystywanych w transformatorach. I myślę, że poszukiwanie tych artykułów na własną rękę, wiecie gdzie je szukać i przeczytanie ich, będzie lepsze, aniżeli ja tutaj bym Wam przygotował film. Byłoby to 3 godziny nudnej gadaniny. Widzę po filmach, które materiały bardziej cieszą się zainteresowaniem widzów, więc informuję Was, że takie artykuły są i zapraszam do eksploracji na własną rękę. Dzisiaj doświadczeń ciąg dalszy. No, takie odcinki z pracowni elektrycznej, po prostu elektronicznej Wam robię, żebyście mogli wyciągnąć samodzielnie wnioski, ewentualnie podzielić się tymi wnioskami w komentarzu. Nagrywam filmy z doświadczeniami na różnych transformatorach z użyciem różnych lamp w układzie asymetrycznym po to, żeby Wam pokazać, jak możecie usprawnić swoje własne wzmacniacze. I też, czy warto w ogóle bawić się w układy asymetryczne. Jeden z widzów zapytał, dlaczego pokazuję różne schematy, dlaczego bawię się z takim układem, potem coś zmieniam. Otóż wyjaśniam, że szukam drogi do jak najlepszego stworzenia wzmacniacza, korzystając z ogólnie dostępnych materiałów, korzystając z rdzeni, które są popularne w handlu i sprawdzam, czy są one dość dobre, po to, żeby stworzyć sobie wzmacniacz do przyjemnego słuchania muzyki. Okazuje się na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że ten transformator w dwóch układach, dwóch różnych układach, a jednak takich samych, nie spełnia moich wymagań. Dlatego teraz tu mam rozebrany TW0P22. To jest ten sam rdzeń, co tutaj na TG5N46. Co prawda mam jeszcze na 53, tam są rdzenie na EI, ale ich na razie wykorzystywać nie będę. Więc wracam do TW022. Mam dwa takie rdzenie, mam drut. I na tym rdzeniu nawinę według własnego projektu. Ale o tych samych parametrach uzwojenie pierwotne i uzwojenie wtórne. Prawie identyczne to będzie. I sprawdzę, czy Zatra mogła się postarać i zrobić dobry transformator. Teraz w tych doświadczeniach użyję tego rdzenia. Chociaż mam jeszcze inne rdzenie, trochę większe, na których docelowo chcę zrobić wzmacniacz na 6P14P albo na EL84. Jeszcze nie wiem, gdzie to jest. Mnóstwo koncepcji mi się pojawia. Wszystko jest związane z tym, ile mam miejsca w budowie, jakie mam dostępne materiały, ponieważ nie chcę zbyt dużo wydawać pieniędzy na takie urządzenie. Chcę zrobić to jak najtańszym kosztem, a jak największej jakości. Dlatego w tych filmach, które Wam pokazuję z zajęć warsztatowych, przeprowadzam doświadczenia z różnymi stopniami, z różnymi układami, po to, żeby z nich wybrać najlepszy. No i to jest właśnie wstęp do tego filmu. Dzisiaj będziemy nawijać ten transformator.
ten sam rdzeń co tutaj na tym transformatorze i sprawdzimy, czy da się coś z tego wycisnąć lepszego. Oczywiście pamiętajcie o tym, że w każdej chwili możecie się cofnąć do poprzednich filmów i sprawdzić, jakie wyniki tam były. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić w tych rdzeniach, to dopracowanie szczeliny. Usunięcie tych zwałów lakieru, które tutaj są, wyczyszczenie tych rdzeni, sprawdzenie, czy nie ma gdzieś luzów i zaizolowanie poszczególnych blach. Pierwsza rzecz jednak, muszę tutaj doprowadzić te krawędzie do ładu. Nieco wyrównałem powierzchnię tutaj styku i ta szczelina jest bardziej równa, ale zobaczę, między sobą nawet te blachy nie były izolowane. No, duże straty z prądów wirowych w rdzeniu tutaj, niestety. No, dlatego nie dziwmy się, że tamte pomiary wyszły mi tak fatalnie. Tak prawdę mówiąc, musiałbym porozdzielać wszystkie blaszki i je poizolować. To co tu widzicie, te blachy i rdzeń transformatora oraz tutaj, to jest po prostu poklejenie rozklejonych końcówek, bo one się niestety rozkleiły. Ten transformator, ten rdzeń czeka to samo z użyciem żywicy, ale to dlatego, że nie mam więcej takich małych ścisków, to dopiero jak mi ta żywica wyschnie. No tak, niestety nie są najlepiej wykonane te rdzenie, co zresztą widać po płaszczyznach, których tutaj przeszlifowałem. One nie są zbyt równe. Mam nadzieję, że teraz jak złożę ten rdzeń, będzie lepiej. W każdym razie na połączeniu tych dwóch połówek mamy też straty. Ten rdzeń, dlatego że jest wykonany w klasie A, nie wiem czy będziecie widzieć tutaj, tutaj jest przekładka. I tutaj także jest przekładka. I w środku w tym rdzeniu także jest przekładka, po prostu po to, żeby stworzyć rdzeń, szczelinę, żeby nam się rdzeń nie nasycał. I tak mają transformatory dla wzmacniaczy w klasie A asymetryczne. W klasie B ten prąd się nam znosi z przeciwnych połówek uzwojenia pierwotnego. Dobrze, no tutaj mamy przerwę chwilę. Mogę się zająć inną robotą. W każdym razie to musi mi przesunąć. Tak muszę zaimpregnować. No ten nieszczęsny TW022 nie jest na najlepszych rdzeniach. To jest naprawdę fatalna sprawa, jak ten rdzeń tam był wykonany. Pokażę wam rdzenie RZC13 chyba. To są rdzenie RZC13,5 na 51 na 25. I jak widzicie, tutaj jest komplet na wzmacniacz stereofoniczny. To jest preszpan, z którego wykonam karkas, bo niestety ten karkas jest za mały do tych rdzeni. Ten z odlewu. To jest tam tworzywo specjalne. Jakiś formaldehyd. I ten rdzeń ma nieco większe wymiary, aniżeli ten, co prawda tą samą wysokość, ale już przekrój tutaj jest inny, troszeczkę wyższy jest, więcej uzwojenia mi wejdzie do środka. O, tak można go złożyć. Oczywiście takie obejmy muszę sobie samodzielnie zrobić, chociaż może to być tak, w ten sposób. Tylko trzeba wtedy zrobić większy karkas. Strumień sobie płynie w tę stronę. Chociaż lepiej by było, gdyby był tak zwarty, więc te blaszki i tak wylecą. To nie jest problem, żeby wykonać taką blaszkę. Ona tutaj jest zgrzewana. I skręcana do góry specjalną śrubą. Więc jak te blaszki tutaj zdejmę, to podobną blaszkę sobie wykonam i będzie dobrze. W każdym razie chciałem wam pokazać różnicę między typowym TG5 a tymi rdzeniami RZ13,5 na 51 na 25. I to jest docelowy rdzeń, który nawinę dla mojego wzmacniacza asymetrycznego, który będę porównywał ze wzmacniaczem przeciwsobnym na PCL86. PCL86 mam inne rdzenie, zaraz wam pokażę. No i tutaj jest ten transformator do PCL-ek. Jego przekrój rdzenia jest 9,28 cm.
taki sam transformator można wykorzystać do cyklotronu PPP z książki pana Witolda, tylko trzeba go odpowiednio nawinąć. Gdzie ten schemat jest? Tu. Do tego możecie wykorzystać taki rdzeń. A rdzeń jest od transformatora TS80x5x676. I po przewinięciu ten transformator w cyklotronie będzie bardzo ładnie działał. 80 W potrzebujemy do 15 W wzmacniacza. Do wzmacniacza na jakieś 15 W takie blachy powinny być w stosie, tam za 4 cm. Tutaj mamy 2,5 cm, 4 cm stos. To już mielibyśmy odpowiednią moc, żeby te 15, tam 12 W obsłużyć. Oczywiście przekrój rdzenia też nie powala, bo to jest tylko 4,5 cm kwadratowego na 25. No ale mamy więcej żelaza. Zwróćcie uwagę, jaki to jest mały transformatorek, ten TG5, a ten jaki już ma rdzeń. Dużo żelaza tutaj jest, dużo więcej niż tutaj, dwa razy więcej można by powiedzieć. Może nie dokładnie, ale szacunkowo. W związku z tym myślę, że taki transformator będzie lepiej pracował, niżeli ten mały badziew. Żebyście się nie pogubili, od razu powiem wam, co chcę zrobić. Najpierw na tym rdzeniu, czyli ten tutaj z TW0P22 z układu odchylania, który jest identyczny z TG5, nawinę transformator po swojemu, żeby się przekonać, czy można zrobić dobrze transformator na tym małym rdzeniu. Bo jak wiecie, ten ma wysoką indukcyjność rozproszenia, nadaje się tylko, nie wiem, do gitary, o, powiedzmy. Następnie na tych rdzeniach nawinę sobie transformator do mojego projektu, który wstawiam w obudowę po starym panelu sterowniczym wzmacniacza 100 bis pulpitu sterującym. Może nie będę tutaj jeszcze omawiał koncepcji tego, chociaż już raz zrobiłem, tam trochę zmiany zaszły, jednak będzie pentoda na wejściu, bo mam mało miejsca w tej obudowie. Natomiast ten transformator będzie do wzmacniacza na PCL86. Są to tanie, popularne lampy i rzadko były spotkane w układach przeciwsobnych. Można wycisnąć z tego układu przeciwsobnego około 8 W. Będzie to idealnie do porównania z EL84. Zobaczymy, jak parametry się tutaj przedstawią na tym wzmacniaczu. Nie wiem, kiedy to zrobię. Mam mało czasu, mało zasobów finansowych, ale chcę to zrobić, żeby wam pokazać, jaka jest przepaść między tymi dwoma wzmacniaczami. I co jeszcze? Potem będą inne koncepcje, inne wzmacniacze, ale to w miarę rozwoju kanału. Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się jedną z teorii, którą znalazłem w internecie, że ręcznie nawijane transformatory są lepsze od tych nawijanych przemysłowo. Schemat, który tu widzicie, już testowałem. Znajdziecie film u mnie na kanale, na playliście ze wzmacniaczami lampowymi. Poszukajcie, na pewno traficie. A układ ten przetestuję jeszcze raz. Wtedy używałem transformatora Zatry TG5 na 43 albo 56, już nie pamiętam. W każdym razie na tym samym rdzeniu nawinąłem nowy transformator i sprawdzimy go w tym układzie z obciążeniem rozproszonym, żeby porównać z wynikami z poprzedniego filmu, czy rzeczywiście ręcznie nawijany transformator jest lepszy od tych przemysłowych. Ale też przy okazji powiem wam, ile kosztuje taki ręcznie nawijany transformator. Ile to czasu trzeba przesiedzieć, żeby nad jedną sztuką ręcznie zwój po zwoju ułożyć i nawinąć. Także przetestujemy kilka teorii, sprawdzimy je, ich wiarygodność. Zobaczymy, jak wyjdzie mój transformator, do którego się postaram przyłożyć, równo go nawinąć. No zobaczymy, jak to wszystko, zresztą pokażę wam na filmie. Także zapraszam. Przygotowuję karkasy z TW0P22 do nawinięcia
transformatora głośnikowego. Widzicie, tutaj w tym miejscu widzicie uszy, które trzeba by zrobić do tego, żeby końcówki uzwojeń poprzylutowywać. Najpierw trzeba je oczyścić z lakieru zaschniętego, a potem takie blaszki 3 mm szersza, 2,5 mm węższa strona, poprzewlekać, pozaginać. Można potem jeszcze ewentualnie krople kleju wpuścić. Z jednej strony będzie uzwojenie, a z drugiej strony będzie wyprowadzenie do wzmacniacza. Oczywiście nawijam według swojego schematu, dlatego tych końcówek potrzebuję 14, żeby pospinać odpowiednio sekcję. I jakie ładne. Blaszki nie muszą być tych samej długości. To nie jest high-endowa produkcja i tak transformator high-endowy nie będzie. Zwykły hi-fi, nawet nie wiem czy hi-fi. Zobaczymy. Półtorej godziny później i kilkadziesiąt przekleństw. Ten czarny lakier jest tylko po to, żeby te blaszki tam w miarę się działy. To i tak potem będzie zanurzone w lakierze, a tu chodzi na czas montażu drutów. I teraz widzicie, że tu mi brakuje jednej. I gdzieś, o, tu też mi brakuje jednej, jednego uchwytu. Ale to w zupełności mi nie przeszkadza, ponieważ potrzebuję 14, a uchwytów jest 15. Więc jest ok. Łącznie z tymi tutaj. No, i tradycyjnie ten transformator będzie tak jak oryginał, przepuszczany przez chassis do wyprowadzenia. Tu na tych pozostałych postaram się zrobić wtórne i łączenie pierwotnego. Tutaj mam 150 zwojów, pierwsza warstwa. Teraz lakier. Wiecie, drut był przewijany wiele razy i w sklepie, i u producenta. Warto zaizolować. Po pierwszej warstwie, oczywiście tu już jest zalany lakierem, ważna jest przekładka. Ja wykorzystam tą oryginalną z TW0P22. Muszę tylko troszeczkę ją wyrównać, bo jak widzicie te krawędzie boczne no powodują to, że niezbyt dobrze się uzwojenie układa. Wtaraja obmotka już jest zdjęwana. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Druga warstwa zrobiona. Zalakierować takim ładnym, fajnym lakierem do izolacji transformatorowej. Czy na drut to się nosi. Dlaczego lakieruję? Po pierwsze, zwoje będą ciasno siedzieć, bo lakier je przytwierdzi, a po drugie, gdybym przypadkiem gdzieś zerwał izolację, no to lakier mi to zaizoluje. 600 zwojów już nawinięte. Zaczęło mi się z tej strony i skończyło. Wyprowadzam co prawda na tych dodatkowych, które zrobiłem w blaszkach. Musiałem użyć już tego papieru. Niestety jest on grubszy od tej folijki. Niewiele co prawda, ale jest. No i ten papier pójdzie jako przekładka między sekcjami. I znowu, jak już mam wtórne nawinięte pierwszą sekcję, to mam do zrobienia przekładkę. Przekładka musi być dosyć wytrzymała, więc ją troszkę pokryłem lakierem. I znowu pierwotne. Pierwotne tym razem zacznę od tego punktu, gdzie skończyłem. Po prostu, żeby nie mnożyć tych punktów lutowniczych. Po 1200 zwojach człowiek się zastanawia, czy nie rzucić to i nie kupić transformatora. A to jest dopiero pierwszy i mam połowę. Została mi ostatnia warstwa z sekcji drugiej. Tam będzie 900 zwojów, nie 700, tak jak macie z lewej strony. 900, bo zrobiłem 600 zwojów tu, 900 zrobiłem tutaj i to znowu będzie 600 zwojów na tym. Potem zmienimy drut, ale powiem, zostało mi 150 zwojów tu, w tym miejscu. Powiem, że już mam dosyć. Naprawdę to jest, o 15 zacząłem, jest 18.30. Ponieważ wtórne jest węższe, dlatego też używam takich dwóch grubszych preszpanów, żeby umieścić uzwojenie na środku. No jak widać, zaczęło się robić ciasno. Ale myślę, że jeszcze cztery warstwy tego drutu 0,16 mi wejdą. Potem jedna warstwa drutu 0,60.
No i na koniec drut 02, jedna warstwa lub dwie i powinno być dobrze. Jest trochę ciasno, ale myślę, że będzie równiutko. Równiutko tak. O. No mamy tam jeszcze ze... No, zaraz zmierzymy. W wolnej przestrzeni mam około 3,1 mm, 2,6 mm. Wszystkie uzwojenia mi zajmą, także jest dobrze. Jeśli by mnie ktoś zapytał, czy coś takiego się opłaca, otóż odpowiadam, że zupełnie nie opłaca się nawijać samodzielnie transformatory. 2 godziny karkasy przygotowywałem, 1,5 w sumie, nie? Te blaszki tu robiłem, jeszcze tam nie liczymy przecież odwijania tego wszystkiego. Od 3 do 9 nawijałem. Jeszcze muszę tutaj z papierem olejowym zabezpieczyć wszystko. Jak widzicie, weszło ładnie, jest dobrze. I potem trzeba to polutować. Oczywiście wszystkie wyprowadzenia trzeba było sobie popisać, gdzie, co, jak mam, nie? Żeby potem nie pobłądzić. Czyli ile można wziąć za taki transformator ręcznie nawinięty? 200 zł? Za dużo. Ale 8 godzin, 9 godzin powiedzmy montaż, czy tam 10, 13 zł to jest najniższa krajowa, 130 zł za robotę i jeszcze na jeden transformator około 50 zł miedzi i żelaza, 200. No mniej więcej to będzie tak wyglądało, jeszcze muszę ustalić szczelinę powietrzną, bo to klasa A. No, polutować blaszki i sprawdzić, czy działa. Oczywiście nie będę budował czegoś nowego, po prostu skorzystam z tego i tamten transformator zamienię na ten, który nawinąłem i sprawdzimy, czy jest coś warte. Warto by było zrobić taki opis na tym karkasie. Na razie sobie szkolnie, że tak powiem, opisałem wszystko. Sprawdzę fazy i wtedy opiszę, który jest początek, który jest koniec. Na razie mogę moją prowizoryczną nawijareczkę zdemontować i przystąpić do lutowania. Uzwojenia wtórne już polutowane. Łatwiej polutować, bo grubszy drut ciężko zerwać przy ściąganiu izolacji. Teraz muszę ostrożnym być przy uzwojeniu pierwotnym. Zanim całkowicie nie złożę, nie zacisnę tej blachy, owinąłem sobie go taśmą, żeby tak prowizorycznie sprawdzić. I najpierw sprawdzimy sobie indukcyjność. Wiecie, z tą wartością indukcji jest tak, że jak trochę ściśniemy rdzeń, to widzicie, ściskam rdzeń i wskazówki się nieco opuszczają. Mniejszy prąd już płynie, nie? Puszczam rdzeń i jest ten, więc przy takim luźnym dosyć rdzeniu z nieustaloną szczeliną mam 5,69-5,70 Henra. Trochę mało, ale jeszcze może być. Mam jakieś 3 mA z generatora. Tu mam takie ściśnięcie małe rdzenia. No i działa. Odczep 4 ohmy. Amplituda mamy... Znaczy nie, napięcie RMS 151 mV. Odczep 8 ohmów. 219 mV. Czyli powinno działać. A zobaczmy, sama część 8-ohmowa, czyli te 20 parę tam zwojów, 66 mV. Transformator działa i ma odwróconą fazę. Czyli muszę zapamiętać, które uzwojenie jest które i oznaczyć sobie je odpowiednio. Sprawdziłem sobie przekładnik napięcia dla 8 ohmów, nieco mi zawyża napięcie, ale to wynika z tego, że nie mam dokładnego przekładnika 25, tylko mam tam 26. Teraz mam częstotliwość 1 kHz. A podnieśmy sobie trochę napięcie. Żeby nam się lepiej badało. Sam transformator badam. Zobaczmy, jak równo idzie. Mamy w tej chwili 49 kHz i zaczął się spadek. Czyli tak można powiedzieć, przy 54 kHz mamy spadek amplitudy.
czyli im więcej tych sekcji, znaczy bez przesady oczywiście, to tym lepiej, a widzicie, tutaj rezonans się pojawia, tym lepiej dla transformatora. No i to będzie trzeba, to jest 129 129, trochę więcej, 200 kHz to jest rezonans, to będzie trzeba wytłumić, ale tak poza tym to jak widać jest pięknie. Zobaczmy z drugiej strony, to jest 100 Hz, dla osób, które nie wiedzą, o co tu chodzi, to jest przebieg na wtórnym oswojeniu, to jest przebieg z generatora i im lepsza sinusoida, tym lepiej. Tutaj obserwujemy sobie tą sinusoidę. Jak jest jakieś zniekształcenie, to wiadomo, że transformator jest już, o widzicie, troszeczkę już zniekształca, to jest 30 Hz, ale to jest samodzielny transformator. Rdzeń nam się jeszcze nie nasyca, więc oni mamy odpowiedniego napięcia na nim. Mamy tylko 20 V amplitudę, więc nie nasycamy tego rdzenia. Ale tu już widać, że coś się dzieje, w związku z tym no, dobrze jest. To już wada rdzenia, tak, takie nasycanie się, takie kombinowanie tutaj, ale jeżeli chodzi o pasmo dla wysokiej częstotliwości, to mamy rewelację. To jest dużo lepiej niż ten drugi transformator. Zresztą zaraz zobaczymy. Tutaj mam zwykłego TG5 na rdzeniu EI. I to jest 10 Hz, potem coraz więcej i nam trochę amplituda urosła. Ale zobaczmy drugą stronę. Widzicie 150, 192. No. Zobaczmy drugą stronę, czyli tam kilka kHz. Tutaj mamy 2 kHz. Jak tam transformator sobie radzi? Samodzielny transformator. A jeszcze tam. O, i rezonans się pojawia. I już mamy zmniejszenie pasma. Zobaczcie na częstotliwość, to było 50 parę kiloherców. A przy tamtym mieliśmy pociągnięte dużo, dużo więcej. Przełączmy się na 8 ohmów i zobaczmy, jak to pasmo będzie wyglądało. Muszę zrobić tylko mostek. Wiadomo, że mamy pewną większą amplitudę, żeby uzyskać tą samą moc na większej oporności. Wiadomo, trzeba większe napięcie dać. I co w tym przypadku mamy? Brak tego rezonansu przy 50. No, a to wynika z tego, że dowinęliśmy jeszcze jedną warstwę uzwojenia na samym wierzchu. I to pasmo troszeczkę dłuższe jest, bo mamy lepsze przekazywanie napięcia między sekcjami uzwojeń. Także ten głośnik, głośnik 8-ohmowy na tym transformatorze będzie lepiej grał niż głośnik 4-ohmowy. Dobra, koniec zabawy. Tu mi wyszło 540 mH indukcyjność rozproszenia tak mierzonego transformatora, który nie jest jeszcze ściśnięty tymi klachami. Ale to jest już zależność między uzwojeniami. Także z transformatora jestem zadowolony. Co? To trochę mała indukcyjność uzwojenia pierwotnego jest. Liczyłem na więcej. No wiecie, to wynika z tego małego rdzenia. Mamy trochę więcej zwojów, bo mamy 2320 niż tutaj w tym. Tu mieliśmy tylko 2200. No ale mamy za to lepsze zespolenie między sekcjami. Tak jak, gdzie jest ten rysunek? No tutaj. Pierwotne, wtórne. I to sprzężenie między uzwojeniami jest naprawdę dużo lepsze, aniżeli w tym transformatorze, gdzie mamy tylko dwie sekcje pierwotnego i trzy wtórnego, z tym, że to jest tak naprawdę do uzwojenia dla 8 ohmów, a to było jakieś tam pomocnicze, to do sprzężenia. Jak pamiętacie, tu dowinąłem, nie, był taki mały 5-minutowy odcinek, tu dowinąłem 2 razy 28 zwojów bifilarnie drutu 0,2 mm. Dlaczego tak? Bo to, żeby wykorzystać to uzwojenie, a nie dowijać 0,6, bo by się nie zmieściło po prostu. A tak wykorzystaliśmy sobie, zwiększyliśmy sobie też sprzężenie między sekcjami, tak jak tutaj mam. No i tak jak powiedziałem, ten transformator dla głośnika 8-ohmowego z tym dowiniętym będzie lepiej grał niż samym tym uzwojeniem. Czyli co? Badania
zrobione, można go składać, zalać żywicą, żeby mi się tam nie brzęczał. Czyli wymadło, ściskamy blachy, obejmę i to jest wszystko. I następne 10 godzin na to. Naprawdę nie opłaca się robić tych transformatorów, chociaż po wynikach widać, że jest nawet niezły. Zobaczymy, jak zagra we wzmocniaczu. Powiedziałem robocizna 10 godzin? Nie, nie, to było tylko samo nawijanie. Łączenie tych wszystkich uzwojeń dzisiaj 2 godziny. Przygotowanie karkasu 1,5 godziny. Oczywiście dwóch, czyli 45 minut na jeden. Te blaszki tutaj. Oczywiście wszystkie się okazały niepotrzebne, dlatego je pozaginałem, ale dzisiaj 2 godziny na łączenie tego wszystkiego. I badanie potem, nie? Przykładki porobione. Tutaj jest papier 0,07 mm. Teraz idę to ścisnąć do imadła i zostawić do wyschnięcia. Urządzenie zmontowane. Czas zastąpić to oto tutaj transformatorum. Takim. Jak widzicie, nowy transformator jest umieszczony. I przemiatamy sobie częstotliwość. Zwróćcie uwagę, że amplituda sygnału jest równa. ...19,21 kHz mamy dopiero spadek. Czyli jest bardzo dobrze. O, 19. Mamy pasmo równe do 20 kHz. I o to chodziło. Puśćmy sobie jakąś muzykę. Jak słychać, gra. Badań dzisiaj nie będę robił już, jeżeli chodzi o zniekształcenia. Zrobię sobie to innym razem. Po wczorajszym szybkim sprawdzeniu, czy układ mi działa, dzisiaj zrobimy pomiary. Uruchomiliśmy komputer. Przerzucimy sobie zrzuty, tak jak zwykle. Tym razem zrobiłem tak, że niebieski przebieg, czyli nie, żółty przebieg, ten na dole, to jest sygnał wejściowy. Ten mniejszy to jest sygnał wejściowy, a sygnał wejściowy przez wzmacniacz to jest ten niebieski. I co tutaj jest? Tutaj jest napięcie RMS na wyjściu 8-ohmowym. Będziemy mierzyć, potem zrobimy dla 4 ohmów. A tu jest napięcie RMS na wejściu. I możecie zobaczyć sobie w tym momencie sygnał, jaki jest zniekształcony, jak jest przesunięta faza sygnału od wejścia do wyjścia. Także całość do analizy. O, tak mniej więcej. To jest dobry sygnał wyjściowy i już można policzyć, jakie jest wzmocnienie układu. Z tego napięcia do tego napięcia. Przez triodę i lampę 6P14P. Zapomniałem wspomnieć, że oczywiście pracujemy na 8 ohmach w tej chwili i w układzie quad z obciążeniem rozproszonym. Dla 10 kHz mamy takie przerzuty, wiecie, to jest wpływ harmoniczny oczywiście. Można temu zapobiec troszeczkę, bo to jest wpływ wysokiej częstotliwości, wysokich harmonicznych. Więc można temu zapobiec, dodając kondensator do sprzężenia zwrotnego albo zmieniając jego wartość. Spróbujemy zaradzić tym rezonansom. W obwód uzwojenia anodowego wlodowałem ten biały kondensator 2,2 nanofarada na 1000 V. I co prawda się zaokrąglił ten przebieg, ale nie ma takich już problemów jak ten tutaj, prawda? Jak zmniejszymy trochę częstotliwość, to też nie są takie gwałtowne jak na tym screenie te zniekształcenia. Tak można by było to zostawić.
Pozostało mi pomierzyć jeszcze zniekształcenia. Przygotowałem sobie przebieg i zapiszę wyniki dla 4 i dla 8 ohmów. Dla takiego samego postaram się zrobić tak, żeby moc była porównywalna dla 4 i dla 8 ohmów. Wiadomo, że to nigdy nie będzie równe. I zapiszę to na kartce i Wam wyniki pokażę. Mam 8 ohmów, czyli 3,59 W w tej chwili. I mam zniekształcenia, tu są 3%, 1,35%. Tu na końcu jest 1%, mamy ten klawisz wciśnięty i mamy 66% zniekształceń. Nie zmieniłem nastawy potencjometru i widać, że 1,2 dla 8 ohmów nie jest identyczny z 1 W dla 4 ohmów. Trzeba troszeczkę podnieść napięcie do 2 V, żeby mieć 1 W. Bo 2 razy 2 jest 4, 4 przez 4 to jest 1 W. O, mamy i możemy skalibrować miernik i mierzyć. No i tak jak się spodziewałem, zniekształcenia dla tych 4 ohmów niewiele się różnią od tych 8-ohmowych dla 1 W. Po prostu ta sama wartość. Moc zmierzona to jest znamionowa. 3,59 W dla 8 ohmów i 3,28 W dla 4 ohmów. Ale mam tutaj trochę inną lampę niż wcześniej miałem. Co prawda tą samą, ale w innym stopniu zużycia. Sprawdzę sobie jeszcze ze starą lampą, żeby mieć jakieś odniesienie. Wiecie, co jest najgorsze w czasie pomiarów? Jak nagle wyłączą napięcie. Nie zdążyłem zmierzyć dla mocy znamionowej dla 4 ohmów. Muszę poczekać, aż z powrotem załączą napięcie. To nie energetyka wyłączyła prąd, tylko mi różnicówka zadziałała. I niestety nie zrobię pomiaru, bo mi się zepsuł miernik. Będę musiał sprawdzić, co mu się stało i go naprawić. Na szczęście usterka była drobna i zobaczcie, te same zniekształcenia dla 4 ohmów dla mocy znamionowej, co dla 8 ohmów. Nawet troszeczkę większe są. No to wiecie, to tam ciężko ustalić na oscyloskopie tą moc znamionową z tymi ładnymi zaokrągleniami, żeby to nie było źle. Piszemy 1,4%, czyli to samo. Mamy załatwione pomiary. Mówiłem, wymieniam lampę. Tu wsadziłem, te wstawiłem, żeby schłodziła się. Tu rozgrzewam nową, czyli tą, którą używałem poprzednio w pomiarach. Zobaczmy, czy mamy tą samą moc wyjściową. Dla tej lampy, wiecie, lampy mogą się różnić. 3,77. No to jest to samo napięcie, co mieliśmy. Zaraz sprawdzimy. Ja sobie skalibruję miernik i sprawdzimy zniekształcenia. Jak mówiłem, lampy mogą się między sobą różnić parametrami. I teraz widzimy 1,4% przy tej samej mocy, co poprzednia lampa. A zobaczmy dla 1 W. Teraz mamy dla 1 W i widzimy, że musimy patrzeć w ten sposób, że tu mamy wciśnięte jedynkę, czyli jedynkę mamy na końcu. Mamy 54%, czyli mniej, czyli w poprzednim przypadku. Ta lampa jest znacznie lepsza. 55 może setnych. Podczas analizy tego układu zwróćcie uwagę, że tutaj mamy uzwojenie dodatkowe, dlatego tu jest jakiś potencjał. Ten transformator TG5 na 43 czy tam 56 też był tak włączony, ale nie zmierzyłem tego napięcia. Widzicie, że mamy inny punkt pracy, bo mamy inne napięcia. W związku z tym, no tutaj jest dla tego transformatora 220 zwojów, a dla tego transformatora było tylko 61, stąd inne napięcie. Inny punkt pracy. Na charakterystyce jesteśmy przesunięci nieco w dół tej przejściowej. Dlatego inne zniekształcenia mamy. Ja Wam w tabelkę wrzucę zniekształcenia z poprzednich filmów, o ile je znajdę. I będziecie mogli porównać. Te dwa transformatory troszeczkę inaczej są tutaj uzwojenia zrobione niż tutaj. Najbardziej co się rzuca w oczy dla tego transformatora to szersze pasmo. Szersze pasmo przenoszenia.
zniekształcenia są na podobnym poziomie, bo głównie wynikają z punktu pracy tej lampy i tej lampy. To chyba wszystko, co chciałem tak zwrócić uwagę. Zaraz zobaczycie sobie tą tablicę, będziecie mogli ją przeanalizować. Oraz zniekształcenia też wrzucę w tablicy. No i tak na zakończenie już tych wszystkich tutaj wymysłów z tymi transformatorami nowymi. Na zakończenie widzicie jeszcze pomiary. Używam tej lampy do, no jak można tam ocenić brzmienie. Jak zwykle podłączyłem te głośniki w parze równolegle. Gra to na uzwojeniu 4-ohmowym, no bo głośniki są 8-ohmowe. Nie ma to porywającej mocy, bo tam 3,5 W, lampa 6P, 14P, no ale gra. Czy opłaca się taki transformator nawijać? Musicie ocenić już sami. Żegnam się z Wami, przecież nie można oceniać przez YouTube'a brzmienie głośników i wzmacniaczy lampowych w taki sposób, ale widzieliście, że działa. Mi pozostało nawinąć drugi transformator, żeby mieć komplet. Ewentualnie sprzedać albo użyć go do PCL lub ECL86, bo to jest transformator raczej do tych lamp. Może zrobię jeszcze jedno doświadczenie. Zapraszam do takich samych zabaw, tylko pamiętajcie o tym, że w układzie występuje wysokie napięcie i można stracić życie, jeżeli się dotknie nie tam, gdzie trzeba. Tu mamy 320 V, a na anodzie tej lampy 250. Na razie, trzymajcie się. Przecież zapomniałem, mamy jeszcze 8 ohmów, dlatego sprawdzimy, czy gra. Tym razem oczywiście jeden głośnik. Trzymajcie się.